Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to jest chyba jak urodził się mój młodszy brat. Ja miałam wtedy 2 lata, 2 miesiące i pamiętam moich rodziców, takich ogromnych, sięgających aż do sufitu, którzy stoją nade mną z takim małym zawiniątkiem w ręku. Nie wiedziałam do końca, co to znaczy, ale moje życie zmieniło się na zawsze. A byłaś zazdrosna o swojego młodszego brata? Wiesz, to nie wiem, czy można to nazwać zazdrością. Wiem, że na pewno przeżyłam taki typowy dla dzieci takie uwstecznienie. To znaczy chciałam pić z butelki, chodzić na czworakach i wszystkich pytałam o to, jak to było, jak ja byłam dzidziusiem. Ale myślę, że to wynikało z tego, że po prostu sama nie pamiętałam, jak to jest być noworodkiem, więc byłam tego bardzo ciekawa i chciałam tego spróbować na własnej skórze.